Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Olikowski, a to kolejny odcinek z Farminga na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, kolejny odcinek z singla, a więc cóż, na wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia subika na kanale oraz dzwoneczka, oraz zapraszam na dołączenie na Discorda, a więc tak, oraz na drugi kanał, który również macie w opisie, na którym są najlepsze sety w necie. A więc tak, dzisiaj znów nowe nabytki, gdyż jak widzicie mamy sporo pieniążków i dlatego też sobie zakupimy teraz kupimy sobie przyczepę, znaczy w sumie dwie przyczepy, to będzie taki zestaw wywrotek nasz. W sumie to będzie taka brandnerka, ona ma 18,5 tysiąca litrów pojemności, na kapciach szerszych, pokrywa oczywiście tak, i teraz pokrywa, czerwona przyczepa z białą pokrywą. Myślę, żeby było ładnie. Takie dwie czerwone przyczepy sobie zakupimy. Z tym możemy sobie rejestrację wziąć. Typ. Coś takiego. Nie no, weźmiemy sobie standardową. I sobie takie dwie przyczepy zakupimy na nasze gospodarstwo. Gdzie tu jest kup? Za 23,5 tysiąca mamy taki zestaw. Znaczy za 23 tysiące mamy jeden, a że mamy dzisiaj bardzo dobrą cenę na zboża, to obstawiam, że się od razu zwrócą, ponieważ mamy do sprzedania sorgo, jak i rzepak. Za rzepak, jak i za sorgo jest bardzo dobra cena, więc, znaczy bardzo dobra to nie wiem, ale jest według mnie godna na sprzedaż, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Teraz sobie cofniemy. Oczywiście moje umiejętności cofania nie są na najwyższym poziomie, tak mi się wydaje bynajmniej. Chociaż właśnie, dajcie mi chwilę, żeby będzie poprawić. Dawno Farminga nie grałem. Miał być odcinek ogólnie w niedzielę. Coś mi nie idzie, ewidentnie. Za słabo się łamie. Miał być odcinek w niedzielę, ale nie wyrobiłem się, żeby go nagrać w niedzielę. W sumie wczoraj tak samo w poniedziałek. Nie dałem rady. Czy ta przyczepa? To znaczy, że ona jest taka duża, że ja jej nie widzę, nie? W poniedziałek też miał być odcinek, jeżeli bym nagrał w niedzielę, ale w niedzielę nie nagrałem, a w poniedziałek też nie nagrałem, bo odszedłem koło 17 do domu. Więc tak średnio miałem nagrywać i dzisiaj wtorek mam wolne, to mogę sobie ponagrywać. I dlatego też lecimy sobie z farmingiem. Czas jest zastopowany, można tak powiedzieć, bo nie da się mniej dać na tą chwilę. I lecimy sobie ze zbożem. Stara nasza przyczepa zostanie, ponieważ ona się przyda nam tam kurą podsypać coś, coś takiego. Bardziej by pasowała tam demka jakaś, jednoośka albo dwuośka, ale sobie tam tu poradzimy jak na razie, żeby tych nie rozczepiać. Te będą jeździć z klasem albo z case'em, znaczy z masejem. A więc tak, wjedziemy sobie tutaj od razu, bym go wstuknął. Dzisiaj taki nocny odcinek trochę bardziej, ale później też będziemy dzień pracować, z racji takiej, że gdzie jest przyczepa? Pierwsza, dobra, jest N i drugą też N. A więc tak, zasypujemy sobie, już pokazuję wam cenę najpierw. Jak widzicie, cena rzepaku, czyli mamy pierwszą przyczepę rzepaku, albo dwie, weźmiemy sobie od razu, weźmiemy sobie dwie, oznacz miejsce, dwie sorga, bo będzie full prawie. I będziemy mieli, nasypujemy sobie sorgo, sorgo, 30 tysięcy litrów prawie, i z tym jedziemy. Najwyższa cena, tylko ja tutaj pierwszy raz na skup jadę, więc to tak średnio wiem, gdzie to jest. O Jezus, nie gadaj, że to tam. Aha. No, my jesteśmy. Odpalę mapkę sobie. To jest to. Musimy sobie tu wjechać. Czyli jedziemy sobie, no tutaj, przez miasto. I lecimy tam. Mamy 80% zasypane. Odpalimy sobie te koguty. I lecimy sobie na skup. Dzisiaj taki nocny odcinek, bo jest cena. Właśnie, dzięki byczku. Właśnie, żeby był wypadek z nowymi wywrotkami. Ale dobra, mam nadzieję, że trafię, bo jakoś tam miarę często jeździłem.
I nie powinno być problemu. Widzę, że już 5 minut odcinka, my dopiero z Sorgiem jedziemy. Jeszcze sobie skoczymy z rzepakiem i kupimy kolejne nowe nabytki, czyli nowe tereny. W sumie nie wiem, czy jak to można nazwać nowym nabytkiem, ale w sumie nowym terenem. A więc zobaczymy. Z tego Sorga powinny się zwrócić przyczepy, tak mi się bynajmniej wydaje. Daliśmy na zdanie 47 tysięcy bodajże na moje obliczenia. I dlatego też powinniśmy tyle zarobić. Na spokojnie powinniśmy 40 tysięcy zarobić. Znaczy 50, tak obstawiam, że zarobimy. I mam nadzieję, że będzie z rzepaku jeszcze do przodu, co nie? Mam nadzieję, że trafię. O, trafimy, powinniśmy trafić na spokojnie. Tym razem mam nadzieję, że dźwięki dobrze słychać niż w poprzednim odcinku. Więc zobaczymy co i jak. Na drugim kanale niestety składanka będzie w tym tygodniu tylko jedna, ponieważ nie będzie mnie. Nie będę miał czasu, żeby ich zrobić po prostu. Mam dzisiaj jeszcze, nawet dzisiaj do zrobienia. No, jeszcze nawet nie zacząłem, ale muszę zrobić dzisiaj sycika jednego. Co prawda playlistę już w sumie mam taką ogarniętą, ale nie mam zmontowanej ani nic sklecone. Dlatego też będę musiał sobie to zrobić, żeby na, myślę, piątek albo sobotę była. I dlatego też dzisiaj nagrałem pierwszy odcinek. Film będzie się renderował, rzucał, żeby na 14 był dzisiaj. Dostałem blokowane osiągnięcie, więc no pod górę to będzie miał ciężką. Klasik. No, niestety. Mogą w sumie Maseja wziąć. No Masej trochę mocniejszy, 20 koni, ale to zawsze 20 koni, co nie? Niestety, a będziemy się wlec. Nie chcę tutaj robić timelapsa, ponieważ nie mam za bardzo czasu, bo chcę składankę zrobić, jeszcze miniaturkę będę musiał zrobić dzisiaj, nowe pole też, więc no troszkę czasu mi zajdzie z tym. Mam nadzieję, że zaznaczyłem tego moda, co potrzebujemy do tego, do tworzenia pól, z racji, iż będziemy kupować i łączyć nasze pole jedno, a jedno będzie takie wolne, tak mi się wydaje bynajmniej. No tutaj już dużo nie zostało, ale no 20 na godzinę albo 12, jak tam było, chyba na dnie jestem w stanie sprawdzić, bo nie pamiętam konkretnie. No to troszkę było. Zobaczymy jeszcze, czy jak to działa, bo ja tutaj tego pociągu nigdy nie wysyłałem i mam nadzieję, że pieniądze nam przyjdą za ten Sorgo. Tutaj w sumie gdzie tutaj wjechać? Nie, to dalej jeszcze kawałek. Tak mi się wydaje. Chociaż pojedziemy sobie tam dalej, zobaczymy. To jest może jakiś inny skup. Co prawda nie widzę loga ani nic. To powinno być tutaj? Nie, tutaj to jest Tartak, czyli tam trzeba było wjechać. Dobra, szybka zawrotka. I musimy tutaj wjechać i tutaj wysypać. Zobaczymy, czy rzepak mamy jeszcze najdroższy. To byśmy może jeszcze rzepakiem tutaj przyjechali. Sobie wezmę. Oj. Właśnie, wykoleiło mnie trochę. Niestety takie rzeczy tylko na odcinkach się dzieją. To znaczy co? Poza odcinkami też. O. Sypiemy Sorgo. Na tył. Dobra, to niech sobie kipruje. A rzepak. Też tutaj. To elegancko. Ja sobie zaraz zamówię pociąg, tylko nie wiem jak to tutaj zrobić, bo tutaj jeszcze nigdy nie wysypywałem zboża na pociąg. 10 tysięcy litrów powinno zostać na drugie przyczepie, żebym mógł już ją kiprować. No trochę długo to schodzi, bo to pewnie z sypem leci. Chociaż ja wiem. Ciężko mi teraz stwierdzić, bo to jest ciemno, co nie? I dobra, teraz trzeba się rozeznać, jak to pociąg zamówić. Bo ja tutaj to mówię, pierwszy raz jestem. I takie coś jak zamów pociąg, gdzie takie coś istnieje. Tutaj nie ma żadnego triggera. No tutaj jest. To chyba powinien być ten.
Wynajmij pociąg. Pociąg zaraz, dobra, to zaraz się weźmiemy za niego. A my lecimy w tym czasie. Aha, czyli mi teraz zajmie tysiaka za pociąg. No fajnie. Dobra, lecimy sobie teraz szybko tym klasikiem. I lecimy po kolejną dawkę, tak jakby rzepaku tym razem. Mam nadzieję, że to się zmieści, nie będę musiał jeździć na dwa kursy. I zasypiemy rzepak. Jeden rzepak, będzie jedna przyczepa, znaczy nie cała nawet. Będzie tam troszkę z tego rzepaku, ale zawsze coś. 12 tysięcy litrów, tym bardziej teraz zasiałem rzepak na największym polu. To też, że wypadałoby go sprzedać. W sumie jajek mamy już trochę. Mogłem tura jeszcze kupić do tego, do klasy teraz, a zapomniałem o nim. Tu miałem skręcić bodajże. Bodajże tak. Trochę się nie ogarnia mapy, ale coś tutaj już pomykam sobie. To wiecie, to nie jest taka gra, że już grasz i wiesz ile, gdzie, co jechać. I dobra, tutaj w prawo zaraz lecimy. W prawo i będziemy mieli nasze gospodarstwo. No jeszcze w lewo trzeba będzie, ale ten jak zasuwa. Myślałem, że mnie zatrzyma na tym płotku już. Ale powiem tak, taki zestawik, taki przyczepek mi się bardzo podoba. Zawsze taki chciałem mieć. I ten, i na gospodarstwo, i rzepak. Ogólnie teraz streamów nie będzie przez najbliższe 3 dni bodajże, ponieważ nie będzie mnie i też nie będę miał jak zrobić. I dlatego nagrałem ten odcinek. Co prawda ten kanał jest już martwy, tak mi się bynajmniej wydaje, patrząc na to. Patrząc na DJ-a Olikowskiego, to ten to jest martwy. DJ Olikowski w 2 miesiące 500 subów zrobił, a na tym kanale no to zbierałem z 3 z półtorej roku na 500 subów gdzieś tak. Półtorej może rok, a tam 3 miesiące, no to jest różnica jednak. Ale no wiadomo, muzyka, a gry no to trochę coś innego, content, ale zobaczymy. Dobra, teraz sypiemy rzepak sobie. Rzepak 12 tysięcy litrów. Za szybko zasypiemy. I lecimy pod górę znów. 12,5 tysiąca litrów razy 2,5, no to gdzieś 25, gdzieś ze 30 tysięcy powinniśmy dostać, 37 tysięcy, 36 byśmy mogli dostać. Jakie 36? 31, ja dodaję, 31 około powinniśmy dostać za rzepak, tak mi się wydaje. No gdzieś koło 30 tysięcy, tam ponad 2,5. To jest 2680 albo 2690. No coś takiego, gdzieś w tych granicach już 12 minut odcinka. Ale no cóż zrobić. Lecimy sobie na szybko teraz. 13 minut. A może być taki dłuższy odcinek w sumie. Bo troszkę go nie będzie. Ani streamów, ani nic. Ale sobie dzisiaj zakupimy pole, sprzedamy rzepak. Trochę daleko na te skupy tutaj jest ogólnie na tej mapie, tak mi się wydaje bynajmniej. Na przykład na pociągi, no to jest czuł daleko, żeby się tam dostać. Trzeba troszkę przejechać niestety. Fajnie by było, jakby jakieś skupy były właśnie tutaj w mieście, takie typowe zbożowe, żeby więcej ceny dawały niż takie dalsze skupy, żeby jechać. Dlatego też byłby szybciej, co nie? Dobra, tu w prawo. Chyba tak. Mamy już niecałe 700 tysięcy na koncie, ale sprzedajemy teraz zboże. Kupimy sobie pola, też zmarnujemy pieniądze i też będzie trzeba coś kupić jeszcze. Jakiś, nie wiem, większy siewnik być może większy ciągnik niedługo. Bo trochę pola nam dojdzie, chyba że pójdziemy w jakieś zwierzęta. W sumie krowy już, kury już mamy. I będziemy mogli sobie coś kupić już. Jakieś zwierzęta, jakaś przebudowa gospodarstwa, chociaż tą przebudowę bym sobie na razie zostawił, bo na razie nieźle wygląda mi to gospodarstwo, mi pasuje. Mogę grać na takim, nie zawsze gram na przebudowanym, więc zobaczymy co i jak wyjdzie. Widzę, że trochę już w sumie nie mam o czym gadać, ale zobaczymy co je wyjdzie. Cały czas mówię, zobaczymy co wyjdzie, ale nic nie poradzę na to. Czasem trochę trzeba coś powiedzieć, żeby nie usnąć. O, pociąg widzę, że już przyjechał. To zasypiemy go. Nie wiem, czy ja mogę wsiadać do pociągu, czy nie. Jak to działa?
Weźmiemy sobie teraz pierwszą przyczepę, zasypiemy. Czy zasypiemy? Wysypiemy i zasypiemy pociąg. Dobra, wysypujemy go. A, fajnie. Ogólnie to fajna gra. I dobra, teraz zobaczymy, czy mogę wsiąść do tego pociągu, czy nie. A nie żeby miał cokolwiek widział. To niestety nic nie idzie prawie, ale... Gadać, że tylko jeden pociąg jest. Tam to chyba już wagon z drewnem jest, co nie? Tylko. Nie no, niby jest jeszcze zbożowy jakiś. Dobra, trzeba jednak otworzyć plantekę, no czy plantekę, otworzyć te zbiorniki. I do 16 minut ja dopiero jadę sprzedać. Chociaż tyle z tym pociągiem, nie trzeba daleko jechać. Sobie tutaj karniemy się trochę. Mógł tutaj jeszcze sprzedawać, czy co? Nie, dalej trzeba trochę jechać. No i wróci po drugiej stronie mapy. Chcesz, aby sprzedano załadowane do pociągu produkty? Masz tak. 86 tysięcy dostaliśmy. No, pokaźna suma. Tego sobie możemy tu zostawić, ja sobie go poza odcinkiem ogarnę. I teraz sobie polecimy, jeszcze przyspieszymy czas, pójdę na szybko w Kimo. I ten, i... do 9 rano sen. Co to jest za strzałka jakaś? Halo, halo. Dobra. Mamy 9 rano. To sobie weźmiemy oczywiście tego dużego Maseja. I zapniemy gruberka naszego. I kupimy sobie nasze dwa pola. I chociaż je połączymy, żeby nie było na odcinku nudno. Co prawda już wstałem, że połowy osób nie ma. Żeby wstałem, że nikt nie ogląda. Z racji, że iż cały czas prawie woziłem na ten pociąg. Ale cóż, zobaczymy co jak wyjdzie. Kolejny raz tak mówię. I lecimy sobie teraz na pole. Te jajka by się przydały, jakiś większy kurnik może postawić, coś podobno, że są opłacane te jajeczka. Dobra, i to kupujemy sobie. Dobra, mogę już przyspieszyć razy jeden ten czas. Aha, fajnie, że tu coś rośnie. Rośnie rzepak. Rośnie rzepak. A tu rośnie? Rzepak. To będzie rzepakowo w tym sezonie, nie powiem. To może jednak nie będziemy tego łączyć teraz. Dobra, może to wymaga wapna albo coś. Albo nawozu. To dobra, to będziemy mieć pole rzepaku. Trzy pola rzepaku. Pierwsze sobie je może kupmy. I właśnie wydaliśmy troszkę tysięcy. I teraz tak. Tutaj to wygląda. Pociąg właśnie wraca. I teraz tak. Zobaczmy to co wymaga. Rośnie. Są kamienie. To by się przydało nawieść. I tak poza tym to rzepak jest zdrowy. To już jest, będzie full nawiezienie. Powiem wam, że bardzo, bardzo dobrze to się składa. Bierzemy oczywiście naszego drugiego Maseja i lecimy nawieść to pole i będziemy sobie kończyć ten odcinek tak niespodziewane nawozy. O ile nie wiem, czy nad mam nawóz, czy nie. Na przyszły sezon sobie połączymy te pola. Albo ja się poza odcinkiem zasieję na live'ie. Na live'ie zasieję po prostu te dwa pola, co mam. I będziemy mieć koniec. Będziemy czekać na żniwa. A widzę, że wały mam kupione.
Fajnie, bo zapomniałem o nich, że ja nad je kupię. Mamy nawóz, proszę. No, mamy 280 kilo. Nawet jeżeli spuścimy trochę z tej siewnika. Albo rozsiejemy to, co mamy i tyle, i kończymy odcinek. I dobra. Idziemy na pole i rozsiejemy to. Trochę chwasty nam wyszły na polach. Tutaj już opryskałem trochę, ale tutaj nie będę pryskał, bo szkoda oprysku. Takie pole wymaga nawozu. To z lewej to 42. No co prawda dużo tego nawozu nie mam. Będę musiał sobie pojechać i kupić. Ale zawsze to coś rozsieje. Bardzo szybko ten nawóz ucieka. Bo jednak na szerokość, na dwa razy takie pole. No coś. Fajnie coś nie nawozi. Dobra, to razie w takim razie odcinek trochę failowaty, ale mam nadzieję, że wam się taki spodoba. Widzimy się w kolejnym odcinku, nie wiem w sumie kiedy. Może na weekend coś. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.